Bo wtorek u nas jest fajny, jest specyficzny. We wtorek to my sobie robimy symulację i tak też będzie dzisiaj, więc my tak chwilę będziemy tylko dostępni wszem i wobec, a raczej będziemy sobie sami dyskutować. Dołączy dzisiaj Mariola, która z nami pracuje. Ja już mocno anonsuję twój przyjazd i widzę, że on wzbudza duże zainteresowanie. Oto Jurek Quinta, czyli brytyjski aktywista ratunkowy. Jak ty się w ogóle tak naprawdę tytułujesz, Jurek? Powiedz mi. Jakbyś miał o sobie powiedzieć, to co byś. Jakbyś się zaprezentował. Ja jestem przede wszystkim kucharzem. No, już powiedział, no to wiesz, to jest w ogóle jedna z ciekawszych w ogóle rzeczy, bo to uczy wszystkich spraw. Ma to wbrew pozorom bardzo duży związek z mediacjami, bo tak, musi być porządek, schludność i tak dalej. Od tego dopiero sztukateria się zaczyna. Można sobie kombinować i wymyślać nowe potrawy, jak człowiek potrafi je zrobić zdrowo, prawda? Znaczy, to już jest zupełny elementarz. Wiesz, tu większe pole do popisu i większe pole wspólne tak naprawdę jest. Kuchnia jest grą zespołową. Nawet najlepszy kucharz niczego nie zrobi w sensie profesjonalnym sam. Bo musi mieć sous-szefa, musi mieć innych ludzi, którzy to zrobią, musi mieć całe zaplecze techniczne, podłoż, który to później wymyje. Musi mieć cały front of house, który to zaniesie gościom ładnie i odpowiednio poda. Także kuchnia to jest gra zespołowa, a w każdej grze zespołowej i umiejętności interpersonalne zaczynają odgrywać bardzo duże znaczenie. Tym bardziej, że i tutaj nie ukrywajmy, no jest to praca w dużym tempie i w dużym stresie. Nawet dla kucharza. Żeby cokolwiek ci to zobrazować, to powiem ci, że ja w ciągu zmiany robię, w zależności od tego, ilu mamy gości, to się waha pomiędzy 900 a 1500, No matko. robię dziennie po kuchni od 29 do 35 kilometrów. Nie, no żartujesz. Nie, nie żartuję. Coś nieprawdopodobnego, no to ty musisz być bardzo wysportowany. Ale potem Sportowany, gdzieś. niewysportowany, natomiast muszę mieć dobrą kondycję. Tak, i o nią muszę dbać. To prawda. No ale w takim Na to razie. nałóż sobie, że pracujesz w warunkach termicznych, powiedzmy przy frajerkach i przy grillu, temperatura stanowiska pracy, czyli otoczenia twojego jest w okolicach 42-45 stopni, a za chwilę idziesz po coś do zamrażarki, gdzie się wchodzi do niej. I tam jest minus 22. I taką krioterapię masz 5-6 razy w ciągu zmiany. No dobrze, ale to jesteś zahartowany, to ci nic nie ruszy. Pełne zdrowie. No nie do końca to jest tak, gdyż z kolei, widzisz, tu są naczynia połączone. Gdyż z kolei, powiedzmy, kucharz, który pracuje na jakiejś konkretnej stacji wewnątrz kuchni, jest w miarę bezpieczny. Natomiast jakikolwiek funkcyjny w kuchni, czyli kucharz, który, czy to będzie szef de partie, czy sous-szef, czy head chef, który ma już kontakt z gośćmi, no to weź pod uwagę, że takie zbiorowiska typu 1500 osób dziennie, co 3 dni inne 1500 osób, no to jest wspaniała pożywka dla wszelkiego rodzaju infekcji, szczególnie kiedy połowa z tych gości to są dzieci. Matko. Także u nas, my się już śmiejemy, że jak są adult breaki, czyli te takie turnusy dla dorosłych, no to jest w miarę bezpiecznie. Jak tylko się pojawiają dzieci, a nie daj Boże, mamy taki break, który się nazywa Just for Tots, czyli dla takich rodziców z małymi dziećmi, to natychmiast mam, 3 dni później mam dwóch, trzech kucharzy chorych. Nie ma, zmiłuj, po prostu. No ale jakie kucharze mają kontakt z tymi, z tutaj pensjonariuszami? No przecież. No mają, no bo przecież wychodzą, wynoszą jedzenie na beję. Aha. Także poza tym ja mam kontakt stały, bo wychodzę co chwila do moich, między innymi do moich obowiązków należy obsługa wszelkiego rodzaju wymagań dietetycznych i alergenowych. Ja wychodzę do gości porozmawiać, no jakie te alergie ma, co może, czego nie może, co mogę A. zaproponować, czego nie. I infekcja złapana. Ja powiem, że to jest w ogóle strach czytać o tym, co można, co nie można jeść, co na co służy, bo jakby człowiek zaczął się w to wdrażać, to można się pochorować i przestać jeść, no bo
tyle rzeczy wpływa na to, na nasz stan zdrowia, a to jest przeciwwskazanie, a to jest właściwe, a tu to z tym można łączyć, a z tamtym nie można w ogóle. Ja nie wiem, no to jest, po prostu trzeba mieć niesłychaną chyba wiedzę i odporność i w ogóle. Znaczy, wiesz, Trzeba ja to robić. podchodzę do tego jednak z wyjątkiem rzeczy związanych z alergenami, bo tu nie ma żartów. Tu można kogoś zabić, tak? No tak. Natomiast z całą resztą tych zaleceń dietetycznych, to ja jednak podchodzę, że jak do wszystkiego w życiu należy podchodzić po prostu z dużą dozą zdrowego rozsądku, tak? Bo nawet jeżeli ktoś jest na jakiejś diecie i jest na niej od kilku miesięcy, jak raz zje coś innego, to w skali metabolizmu organizmu nie ma żadnej różnicy. Gdyby zmienił dietę i ją utrzymywał przez 2 tygodnie, no to już tak. Ale zjedzony jeden posiłek pod kątem dietetycznym niewiele zmieni. Natomiast mogą się ujawnić inne efekty uboczne, typu osoba, która zasadniczo nie je mięsa, jest wegetarianinem czy weganinem, weganinem tym bardziej, i nagle zjadłaby tu tłustą goloneczkę, no to może się nabawić niestrawności, bo jej organizm już się odzwyczaił od trawienia takich produktów mięsnych. Prawda? No, ale Natomiast to wygląda z tego, że chyba dzisiaj już ludzie są świadomi bardzo tego, co jedzą i chyba trudniej jest z tymi, którzy mają jakieś specjalne wymagania, bo teraz to już każdy może mieć aczkolwiek swoje, więc. akurat pracuję w firmie, która do tego podchodzi bardzo serio i każda nasza potrawa, która jest wystawiona, ma bardzo dokładną metryczkę, zawierającą zarówno skład, jak i alergeny, jak wartość kaloryczną. U nas idąc od beja do beja, można sobie wyliczyć dokładnie, ile ten twój posiłek, jaką ma wartość kaloryczną, i można tych zaleceń dietetycznych przestrzegać bardzo precyzyjnie, jeżeli się komuś chce. Jeżeli się nie chce, bierze talerz, nakłada, co mu się podoba, tak? Natomiast umożliwiamy to, że jeżeli ktoś chce i chce w to włożyć trochę wysiłku, to może u nas dość precyzyjnie tym sobie kierować. No i między słowami powiedziałeś wcześniej, że w sumie to musisz być mediatorem, bo podejrzewam, że skargi się pojawiają i różne jakieś O, tutaj wiesz szczególne co, życzenia. pojawiają to i negocjatorem, i mediatorem, No. bo pojawiają się kłopoty związane z samym menu czy z wykonaniem, ale pojawiają się również konflikty międzyludzkie pomiędzy gośćmi albo pomiędzy gośćmi i personelem. I tutaj trzeba niestety czasami trochę mediować. Także No to widzisz. to jest bardzo, no kuchnia to jest złożone zjawisko, naprawdę. No to słuchaj, to możemy ponegocjować w takim razie jakieś takie 10 wybranych sposobów. Ja mogę ci powiedzieć, jakie ja mam. I to bardzo uporządkowanych na to, żeby był jakiś dobry sposób na komunikację, żeby się nie kłócić, a jednocześnie nie musieć ciągle mieć moralniaka, że się przekroczyło jakieś granice albo że pozwoliło sobie być upokorzonym. Natomiast najpierw to ciekawe jestem, jakie ty masz sposoby na to, żeby właśnie się znaleźć w tym środku pomiędzy niepotrzebnym konfliktem, a. Wiesz co, tutaj powiem to tak. Istnieje pewien bardzo podstawowy klucz, ale jest on dość ogólny i no jak go zaraz powiem, to zrozumiesz, że on jest bardzo ogólny. Natomiast nie ma sensu tworzenie bardziej szczegółowych, bo później sytuacja już jest tak dynamiczna i jest tyle zmiennych, że już trzeba w oparciu o doświadczenie, w oparciu o różne szkolenia i przemyślenia własne i własne doświadczenie i zbiorowe doświadczenia, bo też takie mamy, rozmawiamy między sobą, niektóre rzeczy nawet zapisujemy. No trzeba po prostu dynamicznie reagować. Tu nie ma jednej procedury, a No to. taki podstawowy klucz, jaki jest, to jest po pierwsze wysłuchać, wykazać empatię, zlokalizować problem. To wcale nie jest czasami takie proste, kiedy mamy przed sobą wkurzonego jak Messerschmitt klienta, tak? Ale i ta diagnoza problemu czasami wcale nie jest taka prosta, bo gość się awanturuje, rzuca, no wiesz czym, a tak naprawdę chodziło mu o to, że kawa była za zimna, tak? A on już wszystkie możliwe armaty wyciągnął. Więc to zdiagnozowanie, gdzie tkwi tak naprawdę problem, czasami nie jest takie proste.
Ale wiesz, dzisiaj się obraziła na mnie trenerka, ponieważ relacjonując nasze Ale przygotowanie poczekaj, do siebie. pozwól, że skończę ci Tak, te tak, tak. trzy No, no. kroki, tak? No, Więc zlokalizować problem, rozwiązać problem w miarę możliwości, tak? no. Albo wytłumaczyć, dlaczego problem nie może być rozwiązany, bo tak też się zdarza. I następnie to jest taki punkt, który już w tym oficjalnym kluczu nie obowiązuje, ale ja go zawsze wykonuję. To jest po chwili wrócić i dopytać, czy już jest wszystko w porządku i czy wszystko jest fajnie. I my to nazywamy callback, tak? Czyli takie. Jak nazywacie? Callback. Kolbak? Kolbak. Powtórne wywołanie, tak? Czyli po No prostu tak, zajmę znaczy, czy się. często kelnerzy to Albo robią. checkback czasami się to nazywa. No I więc. to jest, Jurku, podstawowy schemat. I teraz budowanie jakichś większych wokół tego nie ma sensu, bo mówię, później już sytuacja jest tyle zmiennych i sytuacja jest często tak dynamiczna, że to już po prostu, no, wiesz, nieodżałowany profesor Kornaś, botanik polski, słynny, wielki, wspaniały wykładowca, kiedyś na wykładach z botaniki systematycznej powiedział coś takiego, że istnieje wiele definicji gatunku w botanice. I różnych definicji różni profesorowie na egzaminach wymagają. Natomiast on po swoich wielu latach doświadczeń właściwie znalazł jedną dobrą definicję gatunku w botanice. I brzmiała ona. Od razu padło pytanie, czy taka będzie wymagana na egzaminie. Tak, ta będzie wymagana na egzaminie. A definicja brzmiała: gatunek w botanice to jest to, co dobry botanik uważa za gatunek. I wiesz co, ja na takim przemyśleniu, oczywiście my ryknęliśmy śmiechem, rzeczywiście taka była wymagana, ale ja po latach się skłaniam właściwie, że to jest jedyna sensowna definicja, bo no, świat roślin jest tak szeroki i tak zróżnicowany, że żadne inne jednoznaczne kryterium gatunku się we wszystkich grupach nie sprawdza. To jest strasznie ciekawe. Nie wiem, czy ktoś mi to zapomni. To jest strasznie ciekawe, biorąc pod uwagę, że pozwolę się z tobą nie zgodzić, ale najpierw przywitam Grażynkę. Dzień dobry, Grażynko. Widzisz, dzisiaj nie jesteś pierwsza. Dzisiaj się nawet na podium nie zmieściłaś. Ale nie No, słychać. No. witam was serdecznie, witam was dobry, serdecznie. dzień dobry. Brawo, 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 brawo wy. Punktualnie Dzień tak dobry. trzymać. Ja nie Nawet jestem wcześniej. dobrym przykładem. Ot. Więc tak, Jurek Quinta, UK, czyli wyspy, Mariolka, która była jako druga, dzień dobry Mariolko. Dzisiaj mamy trochę ćwiczeń, ale ten początek będzie mieli ciekawy, bo ja bym Super. chciał się zmierzyć z Jurkiem. Dzisiaj naprawdę bardzo ciekawy ciąg zdarzeń jest, bo nasz prezydent, nasz do domu mediacji, Krzysztof Mojzych, rozpropagowuje szkołę mediacji między 26 lipca a 2, przepraszam, lutego, czyli już niedługo. A 2 marca spotkamy się w domu mediacji z tym miłym dżentelmenem, z Jurkiem Kwintą właśnie, który zaczął mówić o kucharzeniu, ale ma wiele różnych pasji. Jest wydawcą, jest żeglarzem, jest działaczem harcerskim, jest ratownikiem przede wszystkim, jest negocjatorem kryzysowym. No ma po prostu talentów bardzo wiele. I Kwalifikacji. już ci Co, chciałem ty to dopytać. masz talent do tworzenia takich wizerunków. Ja Ale nic nie innego tak nie nie myśliłem, widzę, prawda? no ale dobra. Ale wszystko się zgadza, prawda? Wszystko się zgadza, tak, tylko Dość tak ładnie powiedzieć, ubierasz w słowa. Dość tak, powiedzieć, że to jest to jest tak. naprawdę cenne i to jest sztuka i to jest prawda. To Na jest profilu prawda. Jurka zobaczymy jego zdjęcie z, tylko nie wiem jak to się nazywa, z takiego punktu ratunkowego, latarni morskiej niemalże, a tu widać, że Jurek ma cały sprzęt muzyczny przed sobą, prawda? Więc widać, że naprawdę człowiek wielu, wielu talentów. Ale właśnie widzisz, Krzysztof Mojzyk, który prowadzi studia na jednym z wrocławskich uniwersytetów, został zagadnięty przez dwie panie w sprawie mediacji i tam powiedział, no jak się chcecie nauczyć mediacji, to tylko musicie iść tutaj do domu mediacji, tutaj do Polskiej Izby Mediatorów, nigdzie indziej się nie nauczycie. No i dwie panie zadzwoniły do Ani, przekierowała na skrzynkę mailową, ta napisała, no i odpisałem jej informację jednej z tych pań, jak ta szkoła będzie wyglądała. Szkoła mediacji między 26 lutego a 2 marca, czyli między poniedziałkiem a sobotą, na tym przełomie lutego i marca, na którym będzie właśnie Jurek Kwinta. I ta relacja, którą złożyłem, spowodowała furię u Ani.
Nie będę mówił, czego dotyczyła, ale ta furia Ani tak naprawdę co do generaliów odnosi się do takiego sporu, który zaraz wywołam pomiędzy nami. Wiesz, jeżeli mówimy o komunikacji, a ty też mówisz o kucharzeniu, na każdą rzecz trzeba mieć wielką baczność, prawda? I również to, co ludzie słyszą, decyduje o ich późniejszych zachowaniach. Ja jestem tak przekonany, i o to się Ania właśnie obraziła, że jeżeli się mówi o intuicji, że na przykład nie ma jakiegoś sposobu na coś, że to trzeba elastycznie, no to to budzi u ludzi taki lekki lęk, bo to oznacza, no dobrze, czy ja się tego nauczę? No bo to trzeba mieć jakiś zmysł, talent, jakieś niezwykłe umiejętności, prawda? No jak to nabyć? Podczas gdy inni mówią, no jak najbardziej jest procedura, wszystko jest racjonalne, rygorystyczne i tak dalej. Więc ja się chcę z tobą zmierzyć i powiedzieć ci coś właśnie przeciwnego. I powiedzieć, że jest bardzo proste, to są bardzo proste, rygorystyczne normy, których należy tylko się trzymać i nie będziesz musiał nic kombinować, będzie proste. Spróbujemy się zmierzyć, jestem ciekawy, co nam wyjdzie. Nawet myślę sobie, że w takiej obsłudze klientów, jaką ty masz, bo masz ich dużo, a Mariola, która do nas też dołączyła, Mariola jest z Częstochowy. Znaczy, wiesz co, ja lubię, jeżeli spory, to ja lubię precyzyjne. Spór zaczęliśmy jeszcze was nie było, przepraszam panie, tak? Od tego, że powiedzieli, że się pozwolisz nie zgodzić z definicją gatunków w botanice z profesora Kornasia, która brzmi, pani nie było, więc ja ją powtórzę. Tak. Jeden z czołowych polskich botaników, profesor Kornaś, powiedział, że najlepszą definicją gatunków w botanice jest według niego gatunek w botanice, to jest to, co dobry botanik uważa za gatunek. No właśnie. I nawet nie wiesz, jak to jest trafne, bo ja się wcale, ja wcale nie jest tak, że ja się z tym nie zgadzam. Tylko wiesz, gdzie będzie problem? Kiedy cię złapę za słówko, a chodzi o słówko dobry. No właśnie, też bo pomyślałam. Tu jest pies też pogrzebany. No tak, widzisz, tak. Żeby profesor mógł uzyskać powszechność swojej teorii, musiałby wytłumaczyć, co to jest dobre. I prawdopodobnie tu mam przewagę nad tobą, bo ja według Platona wiem, co to jest dobro. Żadnej. Po prostu fachowiec w swojej dziedzinie, w swojej grupie taksonomicznej. No wiesz, ale fachowiec nie musi być. Specjalista od paproci poda inną definicję niż specjalista od glonów. Wszystko jasne, I tylko obaj będą mieli rację. Zwróć uwagę, specjalista nie musi być dobrym człowiekiem. A nie, nie, mówimy o merytorycznej. Słuchaj, definicja gatunków w botanice nie ma nic wspólnego z wartościami etycznymi czy moralnymi, tylko jest definicją stricte merytoryczną, fachową, dotyczącą pojęcia gatunku. Tu nie mówimy o dobru człowieka jako jego wartości moralnych i etycznych, tylko na ile on jest dobrym botanikiem, na ile wie, o czym mówi. No, używamy jednak słowa dobry, to musimy się z tym zmierzyć. Dlaczego mielibyśmy oddzielać Urku, kompetencje? pozwolę sobie się nie zgodzić, bo słowo kra Tak? jest zarówno dźwiękiem naśladowczym, słowem dźwiękonaśladowczym wrony, jak i taflą lodu na rzece. Jeżeli ja mówię, że wrony wydają przykry dla ucha dźwięk kra, a ty mi mówisz, no tak, ale wiesz, kra to jest również na rzece, to no, czy ale ten widzisz, twój argument ma jakąkolwiek wagę? No pokażę ci jaką. Ma taką No wagę, jak? że nasze dzieci, które się spotykają z dorosłymi ludźmi, na przykład z nauczycielem w szkole, mogą dostać dwa przesłania dotyczące kry. Słuchajcie dzieci, kra może być bardzo różna i może mieć bardzo różne znaczenie. To jest bardzo kreatywne otwarcie i dające dzieciom oczywiście ogromne pole do rozwoju, bo one dzięki temu zaczną być może poszukiwać jeszcze innych znaczeń tych słów. Dobrze, ale co twój argument o krze wnosi do mojej dyskusji o tym, że wrony kraczą? Po co jest to twoje przywołanie tej wartości, tego znaczenia słowa kra? Dlatego, że ja bym nie chciał rozdzielać znaczenia słów. Jeżeli z dziećmi będziemy rozmawiać o krze, czyli o wronach, o krakaniu. Ale nie rozmawiamy, Jurku, o, wiesz, jeżeli stosuj zasady logiki. Jeżeli mówisz o jakimś twierdzeniu, to twierdzenie jest prawdziwe wyłącznie w swojej dziedzinie, tak? No tak. No, więc jeżeli nagle zaczynasz stosować rozwiązania z innej dziedziny, ty przenosisz dane twierdzenie prawdziwe w tej dziedzinie na inną dziedzinę, to nie masz prawa wywodzić żadnych logicznych wniosków. No wiesz, tylko że wtedy przychodzi Sokrates i pyta cię, a możliwe, że się mylisz?
W tym wypadku nie. A widzisz, a W tym widzisz. wypadku, Jurku, nie. No widzisz. I oto pokazuje, tak naprawdę myślę, że wszyscy, którzy odbyli szkoły mediacji, znają to bardzo dobrze. Oto zaczyna się moment, w którym naznaczamy osobę szczęśliwą, którą jesteś, czyli jesteś mentorem, masz uporządkowany cały świat i masz osobę ciekawą. Ja jestem po prostu tego ciekawy. Bo my ewidentnie teraz, szukając tych sposobów na radzenie sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych, mamy inne dogmaty, które przyjmujemy tej naszej rozmowy, bo mamy inne punkty odniesienia. Mój punkt odniesienia jest punktem idealistów rzeczywiście, jakim był Platon, i nie daje mi spokoju, że w definicji początkowej odnośnie gatunków użyłeś słowa dobry. I nie daje mi spokoju. Dobrze, Jurku, dla twojego spokoju ducha powiedzmy, że botanik fachowiec uważa za gatunek. A, rozumiem. O, to dobrze, dobrze. No to Tylko moim znakomicie. zdaniem jest to niepotrzebne uściślanie, które tak naprawdę nic nie wnosi. No jednak jest, bo widzisz, nawet jak się ucieszyłem, to powiedziałem dobrze, dobrze. Widzisz, jaką radość mi sprawiło, że konkluzją całej tej rozmowy było przywołanie dobra? Znowu, coś musi być na rzeczy. Że Nie, zobacz, co my nic nie chcemy? jest na Chcemy mieć rzeczy. dobrze wychowane dzieci. Chcemy, żeby kucharz dobrze gotował. Chcemy, żeby dobrze był zorganizowany system ratunkowy. Prawda? Ciągle się pojawia słowo dobro. Ja bym nie Czyli uciekał od tych w każdej z definiowań. tych dziedzin znaczy ono co innego. Nie, właśnie nie. W każdej z tych dziedzin oznacza dokładnie to samo. Co? Chcę ci namówić, żebyśmy się dogadali co do No znaczenia to tych słów. co? Wiesz, bo popatrz, jak popatrzymy na harcerstwo, z którym byliśmy. Jurku, odpowiedz na pytanie. Już Co? powiem. Otóż dobro to jest brak zła. Nie, 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 ja się nie pytam, co jest dobro. Jurku, semantykę się ze mną nie baw, bo będziemy długo się spierać. Ja się No. nie pytam, co to jest dobro, tylko jaka jest różnica w znaczeniu słowa dobrze w tych różnych kontekstach. Różnica, ja mówię o podobieństwach. No dobrze, to wskaż mi różnicę, żeby mi pokazać, że ich nie ma. Nie, nie, ale widzisz, na tym dokładnie polega nasza różnica. Że ty mówisz o jednym, a ja mówię o drugim. Ja mówię o pewnej normie, którą obowiązuję, którą uznaję, która mnie cieszy, bo nie jest to skomplikowane. Ty mówisz o różnicę. Ja chcę mówić o podobieństwach. O podobieństwach słowa dobro, dobrze, używane przez ludzi. Dobro, a dobrze to są dwa różne słowa nie bez Nie? powodu. No dobrze, ale mają to samo źródło. Źródło tak. No widzisz. Ale zastosowanie inne i znaczenie inne. No to dobra. A moglibyśmy spróbować w takim razie zdefiniować to pojęcie i dogadać się tak jak z profesorem, który określił te dobre gatunki ustalane przez dobrych fachowców albo fachowców. Możemy co do słowa dobra się dogadać? Dobro? Jak ty je Ja już rozumiesz? powiedziałem. No. No w tym konkretnym przypadku dobry botanik oznacza fachowca w swojej dziedzinie, w swojej gałęzi taksonomii. Okej, czyli traktujesz słowo dobre, przypisujesz do kompetencji. W tym Dobra. kontekście tak. Tylko pamiętasz, my byliśmy w takim środowisku, gdzie śpiewaliśmy naszemu wodzowi nigdy nie będziesz sam i uznawaliśmy, że jest dobrym człowiekiem. I prawdopodobnie nie odwoływaliśmy się do jego kompetencji, tylko właśnie do jego walorów moralnych. Odwoływaliśmy się do innej dziedziny, Jurek. Do innej dziedziny, Wracamy, tak. wracamy, no a każde twierdzenie, żeby było prawdziwe, musi mieć określoną dziedzinę. Tak, ale jednak jest coś ciekawego, jeżeli używamy tego samego słowa, nawet wtedy, jeżeli ma ono różne znaczenie. Bo wtedy można sobie zadać pytanie, czy możemy znaleźć wspólny mianownik dla tego źródła słowa, że dane słowo używane może co innego trochę znaczyć w różnych dziedzinach, ale jednak ma jakiś tam, no No to, coś, co, to podaj mi jakiś tą wspól... uniwersum. no dobrze, to podaj mi tą wspólną część słowa dźwięku naśladowczego kra i płyty lodu na rzece kra. Nie, nie znajdę go, dlatego że w przypadku tego Bo go słowa nie ma. może go nie być, tak. Dlatego, że one, No to co kończy dowód? Że te dwa słowa, pomimo tego, że składają się z tych samych liter, mają inne źródło i oznaczają coś innego. Ale Co mają dwa kończy różne dowód? znaczenia. Nie mają ich wiele, tylko mają dwa.
Można jedno mówić o krakaniu, o wronach i tak dalej, a drugie można mówić o krze jako o pewnym stanie wody, prawda? Są tylko dwa znaczenia. Jeszcze jest przysłowie łacińskie. Jakie? Cracre mia a ja nostre. Aha. No ale to ta sama kra mia cracre mia listu manure. No, na łacinę będziemy. Wiesz, właśnie to chciałem powiedzieć i jestem ciekawy teraz Marioli, bo Mariola już to zna, bo Mariola te dylematy przechodziła. Mariolo, powiedz, jak ty przeszłaś, bo bardzo długo dochodziliśmy do momentu jak dzisiaj, bo dzisiaj będziesz miała symulację jak malowaną. Ja nie wiem, Jurku, czy to Zaraz jest, się wiesz. wyłączymy, zaraz się wyłączymy z Facebooka, żebyśmy mogli sobie sami pogadać, ale No, to jest taki właśnie. dobry wstęp. Ty pamiętasz, Mariolo, swoją irytację początkową, że tam się nic nie zgadzało? Tak, tak, jak takie. Jak sobie z tym poradziłaś? Zaczęliśmy takie dyskusje, takie dysputy, i tak, musiałam sobie to wszystko przekładać w głowie, bo ja miałam inne zdanie czy inne widzenie, a Jurek tutaj właśnie kierował to w inną stronę. I zawsze potrzebowałam czasu, musiałam zmierzyć się z tym, że jest to coś innego. Skonfrontować to ze swoim myśleniem, czy tam z tym, z jakimś danym tematem, zgłębić go i jednak poniekąd przyznać rację Jurkowi w większości jednak tych sytuacji, spraw. Natomiast zrozumiałam, że moje nie jest, nie jest, nie były to takie, moja wiedza była jakby ograniczona i nie byłam kompetentna w wielu tam kwestiach, stąd to, że sobie musiałam to poprzestawiać, no, spotykało się też z buntem, z jakimś niepokojem, złością czasem, chodziło do napięć, ale w konsekwencji jest efekt taki, że udało się, jak ja to nazwałam, udało mi się przebudować, może nie siebie, ale na pewno myślenie, na podejście do wielu kwestii, tak. To podejście do sprawy jest bardzo śmiertelne dla osoby, która próbuje tego nauczyć. Dlatego, że rzeczywiście jest bunt i opór, o którym ty mówisz, Mariolo. I gorzej jest, jak jeszcze jest grupa, która jest w całości na to nakierowana, prawda? Która jest przekonana o tym innym punkcie widzenia. No, coś o tym wiem, jak mam na wprost siebie pięcioosobową rodzinę, która jest przekonana o swoich racjach. To... No właśnie. No więc chyba nie da się tego zrobić inaczej. Teraz jest taka modna metoda kształcenia i komunikacji, która nazywa się storytelling. Taka w sumie prosta rzecz, że jeżeli ludzie dużo mówią, bo ty o tym powiedziałeś, ludzie wkurzeni lubią dużo mówić, czasami od rzeczy, to wtedy trzeba ich słuchać. Tylko pytanie, co wtedy, jak nic nie mówią? I są uparci na przykład i chcemy uzyskać coś z takim człowiekiem, a on nic nie chce do nas mówić. No. My do niego mówimy, go przekonujemy albo coś próbujemy, żeby do niego dotarło, a nic, no milczy. Co wtedy? Masz na to jakiś pomysł? Znaczy, wiesz co, no ja, mnie sobie dość trudno tą sytuację wyobrazić, bo u mnie jednak jest to zawsze sytuacja, kiedy ktoś przychodzi z jakimś problemem, tak? Więc choćby, żeby określić problem, no musi coś powiedzieć, no bo inaczej to, no to sobie będziemy tak stali naprzeciwko siebie i ja mu ewentualnie zaproponuję dodatkowe Słuchaj, ciastko. mam taki pomysł w takim razie, spróbujmy wygenerować jakiś kawałek konfliktu. Mariola, a ty chociaż początek spróbujesz zrobić tak, żebyśmy mogli wspólnie jeszcze na Zoomie? Ale to Ty będziesz chciała już tylko my sami. Może się spróbujesz, bo ty już znasz tajemnicę, ale co tajniki początku. Konflikt wiesz, znajdziemy zaraz. No Jurku, konflikt. konflikt, ale to misja dobrej woli, to wiesz. No to zaraz to zrobisz, super. To zaraz ja jeszcze opowiem taką historię, którą wczoraj Grzesiu Meczek mi zrelacjonował w izbie aptekarskiej, bo tam też rozpoczął się konflikt. Po rozmowie z panem zadzwonił do mnie, mówi, no dobrze, co ja mam zrobić dalej, bo pan mi się nie zgadza. No i jak mu powiedziałem, to mówię, eureka, o, to dobrze, działamy dalej. Jurku, znajdźmy jakiś konflikt, dobrze? Spróbujemy, zobaczymy, jak sobie Mariola z początkiem, ale taki, którego się nie da rozwiązać, dobra? Tak, ale potem... Czekaj, czekaj, Mariola, czekaj, czekaj, bo ja tu od Jurka chcę wygenerować konflikt. Taki, żebyśmy mogli, dwie osoby, żeby mogły się wcielić w rolę, na przykład ty i Grażynka. Fajnie ty, bo ty nie znasz jeszcze naszych tajemnic.
to cię to pewnie zdziwi i zaciekawi. Ale Jurku, jedno mogę prosić, będziesz mi pomagał. To ja Ależ się wtedy. oczywiście, no ależ No, my oczywiście. będziemy w jednej drużynie, a oni Nie, w no ty swoim. będziesz, nie. Ty będziesz Tak sama prowadziła, ale troszeczkę. ja cię będę tu pilnował. Ale będziesz mi to pomagał, podpowiadał. Dobrze, to wtedy ten. Okej? Okay? Idzie do przodu. Widzisz, Proszę. to jest właśnie ten początek naszej rozmowy. Zapewniam cię, że jeżeli będziesz nastawiona na to, że będziemy pracować we wspólnej drużynie, to będziesz miała dwie przeszkody. Pierwszą, cały czas będziesz zastanawiała się nad recenzowaniem ciebie przeze mnie. I cały czas zamiast skoncentrowana na wykonywaniu Już. dobrze swojego zadania, będziesz się martwiła, czy na pewno spełniasz moje oczekiwania. Znaczy oczekiwania są wszystko tego, czego się nauczyłam. No dobrze. Mam nadzieję, A że się po nie drugie, zestresuję, nie że stremuję. jak coś będziesz robiła źle, to ja będę miał skłonność, żeby przejmować inicjatywę i wtedy się nic nie nauczysz. Więc warto jednak Dobra. tą pierwszą tajemnicę zobaczymy, co Jurku powiesz po tym początku. Zobaczymy, jak Mariola sobie poradzi. Jakiś konflikt między kobietą a mężczyzną, co to może być? Z takich, które są ci znane. Takie, żeby on był naprawdę nie do rozwiązania. Nie ma konfliktów nie do rozwiązania, więc to No już. to trudne, dobra. No to już mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że rzeczywiście mówimy o tym samym. Super. Tak, Nie ma to rzeczywiście prawda. konfliktów nie do rozwiązania. Tak. Jasne. Znajdźmy coś trudnego, takiego, z czym się spotykasz, co no, widzisz, że ludzie po prostu sobie nie radzą. No. No słuchaj, to może tak, Grażynko, to zrobimy sprawę ławeczki, co? Dobrze. Jest ławeczka. Jest taka historia we Wrocławiu, że prezydent zaoferował, że każde osiedle może sobie postawić ławeczkę i że on za Ławeczka to zapłaci. prezydenta. Tak. I oto ustalono miejsce, gdzie ta ławeczka ma stanąć w dzielnicy, na osiedlu Maślice. I przyjechali panowie ustawiać tą ławeczkę. Tak, pooglądali, mówią, no ale tu nie może stać. No i ustawili ją gdzie indziej. Nie oglądali się na żadne projekty, zresztą ich nie było. Dali wskazanie, oni postanowili sami, żeby to przestawić. Kiedy ta ławeczka stanęła, przyszła, to była pani chyba, tak? Tak. Tak, przyszła pani, czyli Grażynka, i mówi, nie może ta ławeczka tutaj stać, bo. Bo jest za blisko mojego domu. Tu przesiadują panowie, raczą się alkoholem, śmiecą i to naprawdę nie jest dla nas komfort, żeby ławeczka była tak blisko zabudowania. Ławeczka, według nas, ta samotna ławeczka, blisko sklepu Żabka. No bardzo odpowiada tym, którzy z Żabki korzystają, kupują sobie alkohol, siadają i sobie tam siedzą. Ale to dla nas jest dyskomfort. My to słyszymy, widzimy i musimy sprzątać. No i teraz, Jurku, masz w sumie dwie motywacje dla jednego rozwiązania. To znaczy, pani nie chce tej ławeczki, co oznacza, że tą ławeczkę w sumie ona chciałaby przestawić. Ale nie można tego zrobić z dwóch powodów. Albo dlatego, że są powody administracyjno-formalno-projektowe, że po prostu nie da się, no bo już to zostało zaklepane, trzeba było wszystko od nowa zaczynać. Albo z powodów praktycznych, bo pani pokazuje taki oto problem, że jeżeli stanie pod jej oknem, to jest źle, ale jak stanie pod oknem kogoś innego, też będzie źle, prawda? Bo przecież chodzi o to, żeby to była taka ławeczka, która będzie funkcjonalna, czyli ona nie może być gdzieś tam na środku pola, bo tam nikt nie pójdzie. Seniorzy, jak sobie idą, to siądą sobie na głównym trakcie, prawda? Więc to musi być gdzieś w Jeszcze takim. muszę dodać, że właśnie seniorzy i zgłaszają często, że nie ma tych ławeczek i że jak oni idą sobie na przykład wzdłuż Zieleńca, to chcieliby na chwilę sobie przysiąść i odpocząć. I nie ma tych ławeczek. Ale trzeba też wziąć pod uwagę, że ta ścieżka, która prowadzi wzdłuż Zieleńca, prowadzi też wśród płotów zabudowań różnych. I wtedy, no niestety, mamy tak. Takie zwyczaje, że no, na ławeczce siadają panowie, którzy sobie coś tam popijają, dyskutują, się śmieją. No i wtedy trzeba by było przed usytuowaniem tej ławeczki, przed zamontowaniem, zapytać mieszkańców w pobliżu, czy zgadzają się na tą ławeczkę. Wtedy się okazuje, że się nie zgadzają. Dobrze. I tak jak wszyscy chcą ławeczki, to jak to jest, ławeczka jest fajna, ale nie koło mnie. Dobrze, Jurku, i teraz zostałeś przewodniczącym Rady Osiedla i wszyscy członkowie Rady uprzedzają cię. Każdy z nich mówi ci to samo. Nie, po pierwsze,
Nie słuchaj seniorki, bo to jest awanturnica. Zaraz zrobimy taką kłótnię tu, żebyście się pokłócili na święta, żebyś to zobaczył. Więc oni ci wszyscy radzą, że uważaj na tą babkę, bo ona jest po prostu kłótliwa, ale nie wolno jej odpuścić, bo jak się jej odpuści, to ona będzie chciała dalej. Po drugie, nie ryzykuj ze zmianą, bo będzie z tego awantura i ci odwołają z funkcji, bo będzie po prostu kolejna kłótnia. Gdziekolwiek nie ustawisz tej ławeczki, to będzie źle. Podstawowa rzecz, nie wolno zgodzić się Ale na zmianę czekaj, tej. to daj mi trochę więcej wiedzy na temat tej sytuacji, bo to jest takie z To nieba pytaj, wzięte. co chcesz jeszcze wiedzieć. Proszę bardzo. Czyją decyzją i na podstawie czego była obecna lokalizacja ławeczki? Ta lokalizacja ławeczki, jak już wspomniał Jerzy, nie była tą, którą wskazała Rada Osiedla. Bo oczywiście prawdą jest, że to radni wskazali, jeden radny wydelegowany w tym celu, żeby zobaczyć teren, zastanowić się i wskazać. I taki radny był, zbadał teren i powiedział, że tu i tu. Ale jak przyjechali ci, którzy montowali, to zrobili to gdzie indziej. To znaczy w innej odległości od tego miejsca, które wyznaczył radny. No i potem zaczęły się te niesnaski. Ale tym radnym był nasz ulubiony wspólny kolega Adam Nie, na S. tym radnym był radny inny, ale Inny. jak najbardziej z poparciem radnego To ja mam pytanie. Sławomira. To co stoi na przeszkodzie, żeby przywrócić stan faktyczny do stanu prawnego, znaczy doprowadzić do stanu, że stan faktyczny będzie się zgadzał ze stanem prawnym, czyli postawić ławeczkę w tym miejscu, w którym ona została. Grażynko, wiesz, jaka jest przeszkoda? Ja wiem, dlaczego tak się stało. To znaczy, radny, który wskazał, niestety nie skonsultował tego swego pomysłu z resztą rady. Ale chodzi o to, dlaczego to miejsce było złe. Dlatego, że było właśnie za blisko sklepu Żabka i za blisko domostwa. Czyli nie spełniało funkcji. No tak, bo to, wiesz, Dobrze, to ja jeszcze rekreacja. dołożę jedną rzecz. Było koło drzewa i wszystko było w porządku, tylko nie zauważono, że to drzewo się bardzo rozrosło i powybijało korzeniami i tej ławeczki tam się fizycznie nie dało ustawić, ponieważ no, na tych korzeniach było to niewłaściwe, poza tym było wiadomo, że to będzie brudzone przez ptaki, no i tam się po prostu tego nie da ustawić. Tam, gdzie zostało to wskazane. I powstał taki właśnie drobny konflikt w Radzie. Cały czas mówiliśmy o temacie ławeczka. Ci, którzy byli Dobrze, za. To ja mam kolejne pytanie. Czy istnieje fizycznie, na podstawie jakiejś wizji lokalnej, czy istnieje miejsce, które będzie spełniało oczekiwania, nazwijmy to? Dobrze, poczekaj Grażynko, poczekaj, bo ja Jurka teraz spróbuję nastroić na naszą metodę. Jurku, pytanie do ciebie. Czy istnieje inne miejsce, które mogłoby spełniać normy? No ja pytam o to. No Zadałeś właśnie, moje a ja ci pytanie. oddaję to pytanie. No ja nie wiem, przecież mnie tam nie było. No brawo. I teraz chodzi o to, że ty chcesz się tego dowiedzieć. A po co chcesz się tego dowiedzieć? Co ci doda, jak się dowiesz, że jest takie miejsce? Bo Będę zobacz teraz, wiedział. ale posłuchaj mnie teraz, bo zobacz na teraz tego Sokratesa. Co Sokrates z tego i dlaczego Sokrates o to nie pyta? Dlatego, że jeżeli Grażynka ci powie, że nie ma takiego miejsca, to wcale nie znaczy, że go nie ma. Jeżeli natomiast Grażynka powie ci, że jest takie miejsce, to wcale nie znaczy, że ono jest. Rozumiesz? Nie. Otóż ty przyjmujesz rolę osoby, która chce wziąć odpowiedzialność za to, żeby znaleźć optymalne rozwiązanie dla tej ławeczki. A istotą pracy Marioli za chwilę będzie, żeby nie brać tej odpowiedzialności na siebie, tylko zostawić to w całości w rękach uczestników tego sporu. No zaraz, postawiłeś mnie w roli uczestnika sporu. Tak. Ale ty chcąc rozpoznawać tą sprawę, jakby pokazuje pewną postawę, prawda, która jest w tym zestawie mediator i dwie strony. Ja ci No, ale ja oczywiście jestem stawiam. jedną ze stron. Tak. Ale ja ci od razu chcę pokazać, jaką perspektywę będzie miała Mariola. A to okej. I pokazuje to na zmienić tym moją. przykładzie, że zobacz, nawet w relacji interpersonalnej, negocjacyjnej, kiedy ty pytasz Grażynę, która nawet znałaby to bardzo dobrze, to popatrz, jak ją zapytasz, a ona ci odpowie, że nie ma takiego miejsca, to po pierwsze ani nie znaczy, że go nie ma,
ani nie znaczy, że Grażyna mówi prawdę i nie manipuluje, ani nie znaczy, że ty jej uwierzysz. Więc w sumie odpowiedź na to pytanie jest bezwartościowa. Jeżeli ci powie, że takiego miejsca nie ma, wchodzą w grę te same warianty. Wcale nie znaczy, że go nie ma, wcale nie znaczy, że Grażyna mówi prawdę i nie manipuluje i wcale nie znaczy, że ty jej uwierzysz. Natomiast ty oczywiście chcesz się tego dowiedzieć ze swojej pozycji, ale ze swojej pozycji jako osoba, no bo teraz wsadzimy Jurka jako osobę decyzyjną, czy w jakiej on będzie roli? No jest jedną. Powiesz mu, kim on jest. Ja ty jesteś tą panią, która... tą panią, a Jurek jest przedstawicielem rady. Dobrze, ale którym? Czyli naszym wspólnym przyjacielem radnym? Daj mu na imię Adam, dobrze, żeby nie mylić głosu, dobrze? No to powiedz mu dokładnie, w jakiej on jest roli. Słuchaj, Jurku, jesteś nestorem, jesteś człowiekiem, który niemalże dał podstawy dla funkcjonowania tej rady. To znaczy byłeś pierwszym przewodniczącym wieloletnim tej rady. I w związku z tym twój autorytet ma ogromne znaczenie. To ty postanowiłeś, że... No i Grażynko, powiedz, co, jaka jest pozycja Jurka, przy której on powinien się trzymać? No Jurek się powinien trzymać tej decyzji, ponieważ znam ze słów, że nie możemy we wszystkim ustępować, a sytuacja z reguły wygląda tak, że ludzie na początku każdej zmiany mówią nie, 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 a po jakimś czasie sprawa po prostu się, do sprawy się przyzwyczajają i zaczynają mówić, o, nawet nie jest źle. Po prostu tylko wymaga to czasu i takiego spokoju, żeby przeczekać ten czas, kiedy jest bunt, bo ktoś nam tu postawił ławeczkę. Nie pytał nas, nie konsultował z nami, a jest tak blisko naszego płotu, naszego domu, wszystko słyszymy, widzimy, czujemy się źle. No i jeszcze jedno zdarzenie będzie miało miejsce, mianowicie tak jak pani przyszła do rady i powiedziała, że ławeczka tam nie może być, bo jej przesiadują. Tak, gdy dowiedziano się, poszła wiadomość, że ławeczka może być przestawiona do przewodniczącego pana rednego Adama, trafił inny pan i powiedział panu rzecz następującą. Proszę. Że ławeczka może być przestawiona? Czekaj, co powiedział tamten pan? Że nie może być przestawiona na inne wskazane miejsce, bo jak nie, to on przyjdzie z siekierą i osobiście tą ławeczkę no porąży. Tak. Prawda? Tak. Czyli masz prosty akt zapowiedziany, że jeżeli dojdzie do zmiany, to, no to będzie z tego po prostu większa awantura. Można się spodziewać, że gdyby wywołano taką sytuację, to rzeczywiście może to przynieść dalsze reperkusje. Ja zresztą mam historycznie taką też sprawę. Pierwszy taki ogródek jordanowski na naszym Zieleńcu, taki plac zabaw. Ławki, zjeżdżalnia, taka huśtawka. Słuchajcie, po paru dniach wszystkie ławki zostały wycięte, bo były na takich rurkach. Wszystkie zostały wycięte i gdzieś wywiezione. Był to protest, że nie chcemy tutaj tego miejsca. Potem zostały odnalezione, zostały na nowo zainstalowane i już takiej sytuacji nie było. Wszyscy się przyzwyczaili i do dziś. Taka rzecz, która mnie martwi w tej symulacji, to jest taka, że obydwoje jesteście ludźmi ugodowymi, więc ja w takim razie włożę w to jeszcze jeden aspekt, mianowicie wskutek rozwijającej się sytuacji, Grażynko, chodziły do ciebie pielgrzymki sąsiadów i powiedzieli ci, żebyś zastartowała w wyborach na przewodniczącego Rady Osiedla. A Jurek jest obecnym przewodniczącym Rady Osiedla i absolutnie nie chce stracić tego stanowiska. I dowiedział się również o tym, że ludzie zaczynają się burzyć i namówili cię do startowania, stanowisz dla niego bezpośrednie zagrożenie. Zaczyna się kampania wyborcza, w kwietniu będą wybory, w związku z tym no, istnieje jeszcze tu dodatkowy wątek, no i z tego może jeszcze możemy przywołać jakieś inne wcześniejsze wasze kontakty, ale chyba już za bardzo to bym nie chciał komplikować. Jurek, czujesz grozę sytuacji? Grozy, mówiąc szczerze, nie czuję żadnej. No właśnie, cholera, wy jesteście za ugodowi, no. Natomiast wiesz co, no, w takiej sytuacji ja bym po prostu, jak się ładnie mówi, zaimplementował proces wprowadzenia zmian, taki jak się go zwykle stosuje, czyli uświadomienie stronom, jakie są konsekwencje każdego z rozwiązań. Dobra, no to spróbuj. Nazwijmy to... Skierował do powtórnej społecznej konsultacji na tym osiedlu.
że może w takim razie najlepszym rozwiązaniem będzie nie stawianie ławeczek. Dobra, to ja jestem tym przewodniczącym, Grażynka jest tą panią. Spróbuj zaimplementować ten proces. Dobrze, no to najpierw sobie biorę ciebie. Dobra. Ty jesteś kim? Czekaj, ty jesteś kim? Przewodniczącym Rady Osiedla. Znaczy jesteś teraz mną. Jestem tobą, tak. A ty jesteś tym mediatorem. Dzień dobry, panie mediatorze. Dzień dobry. Ja tutaj Czekaj, 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 bo ja się tu poustawiałem, ponastawiałem na bycie stroną, a ty mnie teraz przerzucasz na mediatora. Sam ogłosiłeś, że jesteś ugodowy, nie chciałeś się wkurzyć, to masz. No dzień dobry, panie Jerzy. Słyszałem, dobry, że mamy jakiś kłopot. Na czym kłopot, bo wie pan, fika nam tutaj pani i zachciało jej się być teraz influencerką i w internecie wypisuje różne, zrobiła sobie blogi, zrobiła sobie jakieś grupy, zrobiła sobie jakieś strony, jakieś na TikToku chodzi, tańczy i będzie aspirowała teraz do stanowiska. Kobieta się na tym kompletnie nie zna, więc jak ona zostałaby przewodniczącą Rady Osiedla, to przecież dopiero byłaby, chodziłaby, tańczyła, ludzie by się śmiali, a gmina by się rozpadła. No dobrze, ale na czym polega konflikt? Mógłby mi pan go Nie ma przybliżyć konfliktu, jakoś? Wie pan. Nie ma konfliktu. Ja tylko chciałbym, żeby pan seniorkę po prostu uspokoił, żeby ją usadzić, żeby ona po prostu zgodziła się z sytuacją, która jest. My tej ławeczki przestawiać nie będziemy. Podjęliśmy jako Rada Osiedla decyzję i ławeczka przestawiona nie będzie. Proszę pana, no rozumiem pana sfrustrowanie i niezadowolenie z podejścia tej pani, ale muszę panu przypomnieć tym samym, rozumiejąc pana ból, tak, że no to nie jest do końca tak, proszę pana, bo państwa ustalenia zostały wykonane opacznie, więc tutaj musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, bo to, co pan mówi, nie do końca pokrywa się z tym, co mam tutaj na papierze z protokołu państwa rady. No to ta ławeczka w tej chwili nie stoi w tym miejscu, gdzie państwo zdecydowaliście. Więc to prawda, no ale tam, dobrze. gdzie stało, to już jest, wie pan, sprawa się ułożyła, bo pan mówi, że pan nie rozumie, ale pan był w ogóle kiedyś przewodniczącym Rady Osiedla może? Przewodniczącym nie, ale byłem zastępcą. A, rozumiem, Także rozumiem. mam Pan podobne doświadczenia, rozumiem, wiem rozumiem. trochę, o czym pan mówi. Ja wiem, wiem, Dobrze, wiem. to pan co, ja spróbuję sobie pójść do tej pani i zobaczyć, Okay. spróbuję poznać jej To jest punkt. bardzo dobry pomysł. Niech pan idzie rzeczywiście. Mariolko, na razie masz przerwę, Dziękuję. obserwuj, co się będzie działo, to ja was zostawiam, rozmawiaj sobie tu z tym i jestem do dyspozycji. Halo? Czekaj, czekaj, bo ja się tu teraz... Mariolko, ty teraz jeszcze obserwujesz chwilę, będziesz miała zadanie, zobaczymy, bo chcemy sprawdzić ten sposób, powiedziałbym, no zbudowania strategii, którą Jurek zapowiada. Była rozmowa ze mną, ja i teraz rozumiem, chodzi o twoją, Jurku, rozmowę z panią, seniorką, która może przynieść tutaj poprawę sytuacji, prawda? Znaczy, No poczekajmy. jeszcze nie wiem, czy poprawę, ale w każdym razie rozeznanie. No dobra, próbujmy, proszę bardzo. Dzień dobry, pani Grażyno. Dzień dobry. Słyszałem, że mamy jakiś problem wspólnie. Tak. Mogła mi pani, tak w skrócie oczywiście, nie wchodząc w jakieś zbędne szczegóły, ale konkretnie powiedzieć, na czym polega problem? Więc proszę pana, problem polega na tym, że Rada Osiedla decydowała o lokalizacji ławeczki. Ławeczka, no jak ławeczka, ale według mnie i nie tylko mnie, ale i sąsiadów została no źle zainstalowana. Została zainstalowana za blisko naszych domów, za blisko sklepu Żabka. Przesiadują na tej ławeczce panowie i panie, którzy się raczą alkoholem, nieraz do późna, zostawiają bałagan. Po prostu nasz dobrostan tutaj domowy się pogorszył. No nie oczekujemy, żeby robić działania, które mają pogorszyć sytuację mieszkańca. No raczej chyba ideą jest, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby tą sytuację polepszać, żeby to służyło wszystkim. W każdym razie my tutaj... Już chyba rozumiem pani sytuację, bo wie pani, podzielę się z panią taką osobistą refleksją i wspomnieniem. Ja już na szczęście w tej chwili tam nie mieszkam, ale na moim poprzednim miejscu zamieszkania
Miałem niestety taką sytuację, gdzie nie było ławeczki, ale był murek. O. Ławeczkę można przenieść, murku nie. Więc trochę rozumiem pani ból. Tak? Wiem, o czym pani mówi, wiem, jakie kłopoty to rodzi. Ale wie pani co, to ja spróbuję się zastanowić wspólnie z panią nad taką rzeczą. Mówi pani o polepszeniu dobrostanu nas wszystkich tutaj żyjących. Z tym się oczywiście zgadzam. Ale czy w takim razie, jak pani uważa, czy ławeczka jest potrzebna? Tak, uważam, wie pan, że ławeczka jest potrzebna. Dobrze. Zawsze, bo wiem, jak idzie, o czym mówią seniorzy, wracają ze sklepu, chcą sobie chwilę odpocząć, przysiąść na ławeczce. Rozumiem to. Wiem, że jest potrzeba ławeczki. Ale Dobrze. wydaje mi się, że to też trzeba tą ławeczkę odpowiednio zlokalizować. Ta ławeczka w tej chwili jest za blisko sklepu, także nawet nie ma ten senior czasu na to, żeby się zmęczył i przysiadł. I dlatego mało korzysta senior, a bardziej korzysta ten, kto kupi sobie tam piwko i tak dalej i sobie przysiądzie, bo ma blisko. Doskonale, doskonale panią rozumiem. Doskonale panią rozumiem. Proszę panią, a czy pani by miała jakiś pomysł na lokalizację tej ławeczki takiej, która, żeby ona, jeżeli wydajemy jakieś publiczne pieniądze, no to wydajmy je najmądrzej jak można, tak? Oczywiście, To oczywiście. czy ma pani jakiś pomysł, gdzie mogłaby być taka lokalizacja ławeczki, żeby ona najmniej stwarzała szansę na złe wykorzystanie, a najlepiej służyła seniorom? No wie pan, jeszcze ja się nad tym nie zastanawiałam, ponieważ ten temat nie zaistniał wśród nas mieszkańców. Po prostu pewnego dnia zobaczyliśmy, że jest ławeczka. Z nami wcześniej też nikt nie rozmawiał. I no, widząc tą ławeczkę, Dobrze, byliśmy to pani w Grażynko, szoku. pani Grażynko, to zróbmy tak. Ja panią na chwilę zostawię z tym problemem. Niech się pani spróbuje sama, a może z gronem znajomych seniorów, zastanowić. Czy tak jak państwo znacie, czy państwo znacie wszystkie ścieżki, które, jak tu ludzie chodzą, którędy chodzą, gdzie skracają, gdzie idą przez trawnik. Może taka ławeczka będzie gdzieś rozwiązaniem, żeby nie było wydeptanej ścieżki przez trawnik, tylko tam zrobimy rzeczywiście kawałek chodnika i przy nim postawimy ławeczkę i się sprawa roz... Proszę, proszę nad tym pomyśleć, dobrze? A ja w tym czasie, dobrze. A ja w tym czasie spróbuję dotrzeć do lokalnych władz i dowiedzieć się, jakie oni widzą możliwości rozwiązania tego, dobrze? Ja do pani dobrze. Wrócę za 3 dni, dobrze? Dobrze. Dobra, i teraz jest dobry moment, żeby Marioli zrobić egzamin. Jurku, ile kosztować będzie twoja praca? Gdyby spróbować wycenić wartość tej pracy, którą przewidujemy, jak ona będzie trwała, bo to jest taka praca strategiczna, konstrukcyjna. Jurku, na ile byś oszacował taką pracę? To jest pytanie, na które ja nie umiem odpowiedzieć, bo ja nawet nie znam w tej chwili realiów polskich. Jak powiem, to złotych, to dla mnie to nic nie znaczy, bo to może być równie dobrze 1000 złotych. Pokażę ci teraz Nie sposób i tą różnicę mediacji klasycznych, która jest potęgą, a wszystkich, którzy będą chcieli nas zobaczyć, to zapraszamy, wyłączamy się z Facebooka, bo to już są naprawdę nasze cudowne tajemnice.